Witam Państwa serdecznie. Z tej strony Paweł Jaworski, program W służbie Bogu i Ojczyźnie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Wojciech Cejrowski, Polak, katolik. Witam Pana, Panie Wojciechu, w Nowym Roku. Szczęść Boże. Daj w Boże. W Nowym Roku Pańskim się zawsze mówiło i moja ciotka, kiedy wysyła do mnie kartki świąteczne, to zawsze pisze Anno Domini. Tak jest, jestem wielce zaszczycony, że taki gość zaczyna, otwiera w służbie Bogu i Ojczyźnie cykl programów w 2024 roku. A ja lubię do Pana przychodzić, więc jak Pan napisze raz na pół roku, to szukam jakiejś dziury w kalendarzu, żeby się zmieścić. No i ta dziura jest coraz krótsza, bo mamy 40 minut, może mniej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W takim razie przechodzę do zadawania pytań. Panie Wojciechu, w jednym z pierwszych programów, w których Pan gościł u mnie, mówiliśmy wtedy o pandemii, o tym wszystkim, co się dzieje. Pan mówił, że ten film jeszcze trwa, że ten film trwa i nie może Pan powiedzieć, co będzie, bo przecież tak samo jak my, czy inni widzowie, obserwujemy tą sytuację. Ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj nagrali kolejny odcinek tego filmu, który cały czas jest. Dużo tematów się pojawiło nowych, ale też kontynuacje tematów, które już z Panem podjąłem. Chciałbym dzisiaj również rozpocząć i nawiązać do tego, co się dzieje w naszej ojczyźnie. Wiem, że Pan teraz na początku roku będzie występował w Stanach Zjednoczonych. Osobiście Panu zazdroszczę, nie byłem jeszcze nigdy w Stanach Zjednoczonych. Pan tam jest bardzo często. Mieszka Pan w Stanach Zjednoczonych. Chciałbym się zapytać o wybory prezydenckie. Doszły mnie słuchy, że zostali aresztowani politycy z obozu, z opcji republikańskiej, że usuwa się Trumpa z list elekcyjnych w dwóch stanach, że zmienia się prawo wyborcze. Czy Pan również słyszał te informacje i co Pan może w tej kwestii nam powiedzieć? Tak, to jest w Ameryce podstawowy teraz problem w newsach. No w 2024 to są wybory prezydenckie. W zeszłym roku to jeszcze ludzie tak patrzyli, a jeszcze święta, jeszcze Nowy Rok, a teraz już to kampania, która się zaczęła dawno temu, teraz się robi coraz bardziej gorąca. I ponieważ demokraci nie mają żadnego programu, tak jak Donald Tusk w Polsce nie ma żadnego programu i zupełnie bezpruderyjnie o tym powiedział. Program to ja powiem, jak wygram wybory, bo teraz nie ma sensu, żebym czas tracił na pisanie. To czas tracił na pisanie dodałem od siebie, ale powiedział, że teraz nie ma sensu w kampanii wyborczej, no bo dopiero jak wygram wybory, to będzie sens ogłaszać jakiś program. I w zasadzie powiedział prawdę, bo jaki sens jest, jak jeszcze nie wiemy, czy to będzie koalicja trzech partii, czy siedmiu, jaki ma sens propagowanie jakiegoś swojego programu. Z punktu widzenia tych cyników, dla których program nie jest ważny niezależnie od liczby głosów, które zbiorę. Z punktu widzenia takich cyników, dla których liczą się tylko głosy, czyli tylko władza, a nie program. No to nie ma sensu ogłaszanie programu przed wyborami, bo on może mi zaszkodzić, albo potem je będą rozliczać z tego programu. To już jak zdobędę władzę, to wtedy się zastanowię, co w ramach tej zdobytej władzy mogę ewentualnie zrobić, bo mam tutaj jakiegoś durnia Hołownię i mam jeszcze SLD, które siedzi cicho, ale swoje broi, no to teraz dopiero mogę się zastanowić nad tym, chłopaki, to jaki mamy program. To jest podejście cyniczne. Podejście ludzi z wartościami byłoby takie, niezależnie od tego, ile głosów ugram, to mój program jest taki, to a taki, niezmiennie. To jest zawsze 10 przykazań, to jest zawsze Bóg, honor, ojczyzna. To jest zawsze tytuł pańskiego programu. Niezależnie od tego, czy ma więcej, czy mniej widzów. To już jest decyzja dyrektora stacji. Słuchaj, kochany, z tym różańcem męskim nikt cię nie chce oglądać, to już się nie będziemy nadawać. Ale pan nadal wtedy zmawia swój różaniec. Nawet jak nikt inny nie chce słuchać, pan zostaje ostatni w szeregu. To jest program ludzi z wartościami. Nie ludzie z wartościami programy mają. W Ameryce Donald Trump ma swoje wartości niezmienne od wielu lat. Przeczytałem jego stare książki. Okazuje się, że nawet jak był playboyem, to wartości miał niezmienne. Mógł mieć do siebie pretensje, że coś robi nie tak, że ma słabości jakieś swoje ludzkie i nawet się z tego tłumaczył w wielu książkach. Natomiast jego wartości, szczególnie w myśleniu o Ameryce, jak Ameryka powinna być skonstruowana, kto powinien zarabiać pieniądze, czy Amerykanie robiąc buty na miejscu, czy Chińczycy robiąc buty daleko i wtedy tylko niewielka grupa Amerykanów zarabia, bo oni mają tę fabrykę w Chinach i korporacja ich czerpie zyski, natomiast ta
rzesza ludzi produkujących buty, kiedyś w Ameryce, poszła na bezrobocie, bo zatrudniliśmy w pracy niewolniczej dzieci chińskie i to nam się lepiej opłaca. Więc system wartości u Trumpa jest niezmienny. Niezależnie od tego, ile osób będzie głosowało na niego, on ma system wartości niezmienny. On nie zmieni zdania w sprawie aborcji, bo zaobserwował zjawisko, że to jest niepopularne oraz, że aborcja to jest teraz jedyny temat, który mają demokraci. Ekonomia demokratom nie wyszła, jest afera. Większość osób żyje od wypłaty do wypłaty. Dla Polaka to jest zjawisko normalne. Natomiast w Ameryce zawsze było oszczędzanie. Częścią amerykańskiego snu było takie, że dostałem wypłatę, trochę przejadłem na sprawy bieżące, na rachunki, na ratę za samochód, na różne rzeczy przejadłem. Niektóre mam w kredycie kupione, dom mam w kredycie, ale nawet jak pospłacam wszystko, to i tak mi trochę zostaje. Na jakieś przyszłe pomysły, inwestycje, teraz pracuję w fabryce butów, ale jeszcze 20 pensji po kawałku mi zostanie, ostatecznie otworzę własny sklep z butami albo własny warsztat. Zawsze częścią amerykańskiego snu było to, że nie żyło się od pensji do pensji, tylko z każdej pensji mi coś zostawało. W tej chwili grupa osób, które żyje od pensji do pensji, to jest większość Amerykanów. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble. No to tak, demokratom w ekonomii nie wyszło, w sprawach międzynarodowych, no... afera, w defensywie są Chińczycy górą i Ruscy górą i Iran górą i wszyscy przeciwnicy Ameryki hurmem na Amerykę rzucają się. Jakieś nawet gołodupce, Huti czy jak oni tam się nazywają z Jemenu. Co to? On nie odróżnia kozy od kobiety i na odwrót. Nawet tacy potrafili z Iranu sobie kupić drony i ciskają w statki, które po Morzu Czerwonym próbują pływać. No to znaczy, że Ameryka już nie daje z siebie projekcji siły takiej, że nie podskakuj ty z tą swoją kozą, bo my mamy 12 minut stąd okręt i nie mamy żadnych skrupułów, żeby w tę twoją kozę wypalić z rakiety porządnej. To za Trumpa tak było, za Reagana tak było, nawet za Clintona tak było, że Ameryki się bano. Nie wszystko zrobię, bo mi dadzą po łapach. Obecnie wszyscy włażą na tę Amerykę, bo to jest przewrócony Biden, który leży i nie wie jak się podnieść. Granica na południu otwarta, czyli z granicą im nie wyszło. Cała masa głodnych ludzi przyłazi do Ameryki. Stoją w kolejkach do szpitala, za który płaci Amerykanin ze swoich podatków albo ze swojego ubezpieczenia. Natomiast za darmożkę stoją tak jak w przychodni w Polsce Ukraińcy. My Ukraińcy, my nie płacimy. No bo takim władza polska powiedziała. No to demokratom nie wyszło, w ekonomii nie wyszło, paliwo drogie, żyję od pensji do pensji, a nawet już mi zaczyna brakować i zaczynam na kredyt żyć, z karty kredytowej zadłużenia mam. Bałagan w kraju. Przychodzi Murzyn z biednej dzielnicy do przychodni i czeka w kolejce, a przed nim cała masa jakichś Murzynów z Wenezueli przyjechała. To już nawet ten Murzyn na demokratów nie chce głosować. I jedyne, co demokratom zostało cyniczne hasło, to aborcja na życzenie. To państwu damy, a jak przyjdą republikanie, no to na życzenie nie będzie. Wielu republikanów wam podaruje kawałek aborcji we wczesnym okresie, bo tacy już są, ale tak, żeby tak na życzenie jak demokraci, to nikt wam nie da. No to tak wygląda z grubsza zarys tej kampanii wyborczej, a pan jeszcze pytał o to, wsadzanie do więzienia. Po pierwsze Trumpowi całą serię w trakcie kampanii wyborczej najmocniejszemu przeciwnikowi swojemu z opozycji, to jest Trump, urzędująca władza, czyli Biden, wytacza kolejne procesy. W przeszłości było tak, że takie procesy muszą poczekać, nie są jakieś pilne. Jeżeli robimy sprawę o korupcję sprzed 10 lat, nie korupcję nawet, że tam zawyżył czy zaniżył, biorąc kredyt na jakiś wieżowiec, zaniżył czy zawyżył jego wartość, ale przecież z bankiem się umawiał, a nie z państwem, nikogo nie okradł, ten bank sprawdził wartość tej inwestycji, więc nawet jak tam była jakaś nieprawidłowość, to ta sprawa może, a nawet powinna poczekać do powyborów,
niech się wypowiedzą wyborcy, czy chcą takiego prezydenta, który stawiał wieżowce i coś tam, być może, nie wiemy tego, bo nieudowodnione, w podatkach było nie tak, czy chcecie takiego prezydenta, czy nie. Poczekajmy do czasu po wyborach. Natomiast oni się wzięli za Trumpa teraz, bo nie mają programu, bo im nie wyszło w tych wszystkich rzeczach. W związku z tym, jak utrącić najsilniejszego przeciwnika, który wygrywa z Bidenem we wszystkich sondażach. No sondaże jeszcze trochę wcześniej, do listopada daleko, no ale wygrywa. Jak to zagrożenie zniszczyć, sprzątnąć? No na przykład podajmy go do sądu, zamiast na wiece wyborcze będzie jeździł po sądach. Może zbankrutuje od tych sądów, bo to wszystko jest kosztowne. Może uda się go skazać na coś, a jak będzie skazańcem, to może wyborcy, no kryminalisty nie chcemy jednak. Mimo wszystko Trump mi się podobał, ale skoro jednak ma wyrok kryminalny i jeszcze nie podważony w 45 instancji, no to może zniechęcimy kogoś w ten sposób. A ostatnie numery dwa, o których pan i ja wiemy, to jest usuwanie go z list wyborczych. Nie wybrany przez nikogo urzędnik decyduje o tym, że jak tak czytam konstytucję, to mi się wydaje, że tam jedna z poprawek mówi o tym, że jeżeli ktoś... No ona jest napisana w czasach po wojnie secesyjnej. Jeżeli ktoś uczestniczył w powstaniu zbrojnym przeciwko Ameryce, to nie może kandydować na urzędy. Jest taka poprawka. Chodziło właśnie o wojnę secesyjną. Jeżeli ktoś aktywnie był generałem po południowej stronie i walczył o to, żeby obalić Stany Zjednoczone, to Stany Zjednoczone wpisały do swojej konstytucji poprawkę taką, takich gości nie chcemy u władzy, więc oni nie mogą kandydować. No ale... W tej poprawce nie wymieniono prezydenta. Wymieniono całą masę innych urzędników. Natomiast prezydenta nie wymieniono z nazwy. Wymieniono przeróżnych urzędników, stanowiska różne. Pominięto świadomie prezydenta. Bo na prezydenta jak kandydujesz, to nawet gdybyś uczestniczył w czymkolwiek, to i tak naród ma zdecydować, czy chcemy tego gościa, czy nie. No ale ci urzędnicy nieobieralni przez nikogo postanowili Trumpowi zrobić takiego psikusa. Trumpowi. 70 milionom jego wyborców. Takiego psikusa? Skreślimy go z listy wyborczej. I co zrobicie? No możecie po sądach chodzić, ale to się będzie tyle wlokło, że być może już będzie po wyborach. I nie da się, nawet jakbyś chciał, to się w naszym stanie Colorado nie da zagłosować na Trumpa. No bo gdyby się dało, to by wygrał. No i w kolejnym stanie jakiś inny urzędnik. W Colorado to sąd lokalny zdecydował. Na 9 chyba sędziów było 4, czy tam na 7, 4 do 3, taki o jeden głos tylko. Jakby jeden przeszedł na drugą stronę, to już by to nie przeszło. Wszyscy demokraci. Więc nawet kilku demokratycznych sędziów zdecydowało, chłopaki, przesada, naciąganie konstytucji. Nie jest wymieniony prezydent w tej poprawce. No nie robimy takich rzeczy, a i tak zrobimy, zrobili. A w innym stanie to był urzędnik niższego szczebla, który akurat nadzoruje proces wyborczy na zlecenie. No i to ta babeczka, zwolennik Bidena, usunęła Trumpa, takiego psikusa wam zrobię. Ciekawe, jak sobie z tym poradzicie. I teraz zamiast się zajmować kampanią wyborczą i programem dotyczącym wartości, to demokraci nie mają wartości żadnych, no to zajmują się zwalczaniem Trumpa. A republikanie zamiast zajmować się propagowaniem pewnych wartości, zagłosujcie na nas, oni się muszą teraz zajmować ratowaniem swojego jedynego kandydata. Żaden inny się nie liczy, a nasz jedyny został usunięty z dwóch list wyborczych, jak w Republice Bananowej. No to wylewnie pan opowiedziałem całą sytuację. Już nie musi pan nic czytać. Tak jest, bardzo wylewnie i bardzo panu dziękuję. Wracamy do tego, co najważniejsze, czyli do spraw, które się dzieją w naszej ojczyźnie. No mamy nowy rząd. Jak pan ocenia Koalicję Obywatelską, to co się dzieje w naszej ojczyźnie właśnie w kwestii mediów publicznych? Jak pan ocenia w ogóle też stanowisko pana prezydenta? To mnie pan pakuje teraz w procesy i kłopoty. Od razu powiem wszystkim, że to są opinie. Na razie jeszcze za opinie nie skazują, aczkolwiek to może zaczną. Kto wie? Nie wiem, kiedy pan to puści, więc w mojej opinii to nie jest nowy rząd, tylko ciągle oglądamy te stare ryje, które już widzieliśmy wiele razy, niezależnie od tego, czy tam PiS przyszedł do władzy, czy Tuski przyszły, ciągle w kółko te stare ryje się mielą. I
metodą na to byłoby ograniczenie liczby możliwych kadencji. Czyli jak ktoś zostaje posłem, to mu dajemy szansę, raz w życiu możesz być posłem. Ludzie mi piszą, że u mnie na sklepie kawy są inne. Prawda, wyszukane w tych miejscach, gdzie kręciłem boso przez świat. Cejrowski.com/sklep. No, mógłbym się z panem targować, jak panu strasznie zależy, że 4 lata to jest za krótko. No to mogę, że dobra, to jak był posłem, to potem jeszcze może spróbować kandydować odrębnie na senatora i potem odrębnie na prezydenta. Ale ja bym nadal walczył z panem o to, jedna kadencja, chłopie, i wykazałeś się i wracasz do normalnego życia. Ta jedna kadencja miałaby służyć temu, żeby ten człowiek tam się nie umościł, nie zepsuł, nie poszedł w różne korupcje, tylko rzeczywiście stracił pieniądze, bo jak to jest fajny przedsiębiorca, który zarabia u siebie 100 tysięcy, milion miesięcznie, no to w żadnym Sejmie on tyle nie zarobi. I w ogóle bym im dawał średnią krajową. Jak doprowadzicie chłopcy do takiej sytuacji, że średnia krajowa pójdzie w górę, to wtedy sami zarabiacie trochę więcej. Po prostu na krakersy bym im dawał pieniądze. Albo jeszcze gorzej bym im powiedział, niech was sfinansuje wasz okręg wyborczy. Wtedy nie oglądalibyśmy ciągle tych samych ryjów. Ja nie chcę zawodowych polityków. Zawodowy to urzędnik niższego szczebla może być. Facet, który drukuje paszporty. Facet, który w służbach specjalnych zajmuje się szyfrowaniem. No to musi być fachowiec, ale zawodowy polityk, to ja już mam na wymioty mi się zbiera. Bo ciągle te same ryje. I oni tylko się trzymają stołka, bo jedyną jego wartością, Jarosława Kaczyńskiego, jedyną jego umiejętnością, jedyną jego pracą jest bycie zawodowym politykiem. Co taki człowiek zrobi? Będzie się kurczowo tej roboty trzymał, ostatnim paznokciem na skalę wisiał, żeby nie odpaść, bo gdyby odpadł, to on jest niczym. To nie jest lekarz, który poszedł na 4 lata do parlamentu, bo chciał coś w Polsce poprawić. Czy został na 4 lata wójtem w swojej wiosce, bo ja wam tu pourządzam wszystko i sam będę miał lepiej, jak moja kadencja wygaśnie. Tylko to jest zawodowy polityk. No to on nic innego nie ma. Wyjątków od tej reguły jest bardzo niewiele. Wyjątkiem był Palikot, jakiś agent jakiegoś pomysłu. Miał przyjść i nabroić. No ale miał te swoje przedsiębiorstwa wódczane i ogólnie był bogaty, czymś się zajmował. Pan Jakubiak, którego bardzo lubię. Co mam zrobić? Nie będę ukrywał, że go lubię. Tak, wiem, z wojskiem miał coś wspólnego i ogólnie, jeśli chodzi o system wartości, to nie w 100% się nie zgadzamy. Nawet nie wiem, czy do kościoła chodzi. Ale lubię, wydaje mi się sympatyczny. No to on, powiedzmy, ma do czego wrócić. Mencen, już z sympatycznością trochę gorzej, ale też ma do czego wrócić, bo ma jakiś majątek, czymś się jeszcze zajmuje. Natomiast generalna reguła jest taka, że się trzymają pazurami władzy ciągle te same ryje. No to, czyli mamy rząd zbudowany ze starych ryjów, a nie żaden nowy. I co on robi? No skok na władzę. Z Telewizją Polską uważam, że robią zgodnie z prawem dotyczącym spółek handlowych. Skoro państwo jest właścicielem telewizji, to właściciel może wyrzucić wszystkich pracowników i zmienić prezesa. Zgromadzenie wspólników w każdej spółce, zgromadzenie właścicielskie może zarządzać swoim majątkiem. No a my mamy taką sytuację, gdzie państwo ma jakąś spółkę, Telewizja Polska S.A. albo radio, i aktualnie zarządzającym jest któryś tam minister. No to ten minister jako zgromadzenie wspólników posiadających wszystkie akcje ma prawo wywalić kogo chce. No to wywalili. No ja na ich miejscu bym też blitzkrieg zrobił. Na miejscu PiSu bym zrobił to samo i proponowałem PiSowi, jak tylko przejęli władzę, mówię, chłopcy, powinniście mieć w szufladach gotowe pęki ustaw i uchwalać je dzień i noc, obradować i walić tym młotkiem. Marszałek powinien uchwalać tyle ustaw, żeby w TVN-ie nie było miejsca na antenie na krytykę. 300 ustaw dziennie. Nowych przepisów. Likwidować stare, nowe uchwalać, ale to trzeba mieć gotowe przed wyborami. A PiS też nie miał gotowego nic przed wyborami. Więc ja się Tuskowi nie dziwię, nie podoba mi się ten gość, nie podoba mi się, że Polska jest przejmowana przez Volksdeutschów, jakiegoś kanclerza niemieckiego będziemy mieli. Nie będzie siedział na tronie, ale będzie trzymał lejce do tronu.
I Toron się będzie kręcił tak, jak lejce każą. Więc to mi się nie podoba. Ale ogólnie modus operandi, no a jak pan na ich miejscu by się zachowywał? No pan ma system wartości, oni nie mają. To nie chce pan wyobrazić sytuacji. Nie ma pan kręgosłupa, nie modli się pan, tylko jest pan cynikiem przy władzy. Co pan, dokładnie by pan robił to, co oni. Stanowisko prezydenta Polski? Miałki facet to jest. To jest facet, który przyszedł znikąd, nigdy nie miał osobowości. Kaczyński go wyznaczył. No i no miałki, no miękki jest. Mógłby w ramach tych ograniczonych kompetencji swoich coś wykonać. Mógłby przypinać i zabierać ordery. Skoro nadaje tytuły profesorskie, mógłby zabrać część tytułów profesorskich, bo to nie jest działanie w jedną stronę. Każdy urząd może cofnąć swoją wadliwą decyzję. No mógłby coś tam zrobić. No, nie wiem dokładnie, jakie ma uprawnienia, bo nie czytałem, ale nie korzysta nawet z tych, które ma. I to, że on się sprzedał, Komduda się sprzedał koncernom farmaceutycznym teraz w sprawie in vitro. Jeżeli koncern, że będzie finansowane z moich pana pieniędzy, z podatników. Duda miział się z kościołem, kiedy tam potrzebował i kandydował, a potem wbrew doktrynie kościoła zdecydował się, że państwo będzie dokładało się do zbyt kosztownej usługi, którą świadczą koncerny. Dlaczego się Duda zdecydował finansować in vitro z moich i pana pieniędzy? No bo chce stanowisko jakieś za granicą dostać po tym, jak skończy być prezydentem w Polsce. Matero ze szkła albo z Palo Santo. Każde ma swój urok odrębny. Matero ze szkła. Na cejrowski.com łamane przez Matero. Panie Wojciechu, zapytam o kwestię wojny na Ukrainie. Kolejna rakieta na terytorium Polski. Coraz bardziej Rosja śmielej tutaj sprawdza koalicję, sprawdza NATO, sprawdza naszą obronność. Nasz minister obrony obcina fundusze na zbrojenia. Też taka informacja do mnie doszła, że polskie wojsko, jest taka możliwość, że będzie walczyło na Ukrainie w obronie Polski, w obronie Ukrainy. Czy pan dopuszcza taką wersję wydarzeń i co pan w ogóle sądzi, jak się potoczy ten konflikt w 2024? Od początku jest jasne dla mnie, że Rosja nie może tej wojny przegrać z wielu powodów i zostałem ruską onucą zaraz na początku, kiedy powiedziałem, że przecież nie może przegrać, bo Amerykanom się nie opłaca, żeby Ruscy przegrali. Bo co by miało znaczyć, że Rosja upadła nagle? No to Ameryce się nie opłaca, żeby tak wielkie terytorium nagle popadło w chaos. Chińczykom się nie opłaca. Nikomu się nie opłaca, żeby Rosja upadła. Czyli to nie może być zwycięstwo takie, że Rosja zostanie pokonana. A tak nam opowiadano na początku. Potem się wycofali. Nie, nie, to tylko chodzi o to, żeby Rosję wypchnąć poza terytorium Ukrainy. No ale to się nie opłaca tego robić szybko ani Ukrainie, ani Rosji. Ukraina, ogromne fundusze, pomoc międzynarodową, dobrą propagandę taką, weźmiemy was do Unii, nie spełniacie żadnych warunków, ale was weźmiemy, wpuścimy wasze ciężarówki, tam nie będziemy nic sprawdzać, żadne tachometry i to zboże niech tam jeździ, bo musimy wam pomagać. Ukrainie się opłaca, żeby ten konflikt się tlił na granicy, konflikt graniczny. Rosji też się opłaca. W Rosji wszystko w górę poszło. I ktoś nam opowiada, że Ukraina, jak im dorzucimy trochę pocisków, to wygra z Rosją? Ukraina to jest 27 milionów, a Rosja 270 milionów ludzi? To ze względu na ten potencjał gospodarczy i ludzki nie ma takiej możliwości, żeby Ukraina pokonała tego wielkiego swojego sąsiada. Czyli ten konflikt będzie trwał i będzie wydłużany. I Putin powiedział niedawno, że tak jeszcze z 5 lat będziemy pompować ten konflikt. No bo się wszystkim opłaca. A Ameryka jest słaba, Biden jest przewrócony. Jakby był inny prezydent, by tupnął dwa razy nogą i Putinowi by się przestało opłacać uczestniczyć w tym konflikcie.
Musiałby szybko usiąść do jakiegoś stolika, coś tam by ustalili, żeby obie strony wyszły z twarzą i tak dalej. Amerykanom się przestało opłacać pompowanie pieniędzy w Ukrainę w tej chwili. Ten konflikt niech tam sobie, ten Zieleński przestał być popularny, ten konflikt niech tam sobie gdzieś tam przy granicy niech się tli, to już jest trochę ich sprawa, my się przestajemy wtrącać, już więcej forsy nie mamy. Dobranoc. I zaraz potem Putin powiedział, jeszcze z 5 lat tak pociągniemy z tym konfliktem, nie ma powodu tego kończyć szybciej. Panie Wojciechu, a kwestia tego, że Polacy będą zaangażowani w tą wojnę na Ukrainie w taki sposób, no... No to dosłownie. Wie pan, trzeba by jeszcze Polaków do tego przekonać, bo sam rozkaz w armii nie wystarcza. Armia wykonuje rozkazy pod pewnymi warunkami. Otóż no, żołnierz musi się bać na przykład, że niewykonanie rozkazu czy ociąganie się w wykonaniu rozkazu będzie go bardzo drogo kosztowało. No to w Rosji Sowieckiej tak było. Wysyłali mięso armatnie tam pod Stalingradem na front i ci żołnierze szli, bo wiedzieli, że jakby zdezerterował, to on może tylko zdezerterować na stronę wroga. Nie da się pierzchnąć. Jak mnie Stalin złapie, to trafię do gułagu i całą moją rodzinę też wsadzi. Więc taki strach przed konsekwencjami może popychać żołnierza. Ale to nie będzie żołnierz waleczny. Tylko to będzie taki żołnierz, który będzie starał się przetrwać na tej wojnie i wykonywać pewne pozory, że walczy. No czyli strach przed niewykonaniem rozkazu. Bądź, to są dwie koncepcje wojskowe. Strach przed niewykonaniem rozkazu to kiedy Stalin sobie siedzi bezpiecznie na Kremlu i mówi wpieriód, naprzód żołnierze. A lepsze wojsko jest takie, kiedy dowódca stoi z przodu i krzyczy za mną wojsko. Czyli sam leci do przodu, sam atakuje, sam pokazuje, co potrafi. Za takim dowódcą armia pójdzie chętniej. Czyli albo pozytywna emocja, bo mnie podniecił cel narodowo-wyzwoleńczy, no, cud nad Wisłą. Myśmy bronili ojczyzny i ci chłopcy tam szli, po prostu no, mieli w sobie chęć, żeby obronić ojczyznę. A nie mieli strachu żadnego za plecami, że ich ktoś skaże na wieloletni wyrok, gdyby nie polecieli na wojnę. No i jeszcze w armii muszą być cele określone. Czyli jak się wysyła wojsko, to musi być jasno określony cel i on musi być osiągalny. W tej chwili wojna na Ukrainie nie ma jasno określonego celu. A dla polskiego wojska, które by tam poszło, to już w ogóle. Jakie jest nasze zadanie, drogi dowódco, konkretnie? I czy ono jest wykonalne? My mamy pójść do Donbasu i wypchnąć ruskich poza dawne granice Donbasu, określone na granicach sprzed tej wojny? To jest nasze zadanie? To jest nasz cel? Zastanówmy się teraz, czy on jest osiągalny, nawet jakbyśmy tam 100 tysięcy polskiego wojska wysłali. I zastanówmy się, czy ja to chcę robić. No i nie wiem, czy znajdą chętnych żołnierzy, którzy pójdą na Ukrainę się bić z ruskimi. Sami Ukraińcy niechętnie chodzą na wschód, brakuje, bić się z Rosją, bo przecież 2 miliony przyjechało do Polski i to nie tylko baby z dziećmi, ale cała masa facetów chodzi, dobrymi samochodami jeżdżą, wynajmują dobre sobie hotelowe pokoje, wynajmowali na samym początku w najdroższych hotelach i to mężczyźni w wieku poborowym, jak Zieleński pod Zamkiem Warszawskim przemówienie głosił, to tam za przepustkami wpuszczali i widzieliśmy sami młodzi mężczyźni w wieku poborowym. To ja się zastanawiam, kiedy Zieleński powie, to teraz proszę otoczyć kordonem całą tę publiczność i sprawdzamy wiek, bo ja ogłosiłem, że od 18 do 65 roku życia wszyscy mają iść na front, zgłosić się do komisji poborowej. No to teraz was otoczymy kordonem, droga moja kochana publiczności na terenie Rzeczypospolitej i wszystkich dekowników zabieram pociągami teraz na front. Nie zrobił tego. No to skoro sami Ukraińcy nie chcą walczyć w obronie własnej ojczyzny, tylko przyjechali do Polski, tu pracują, kucharze różni pracują, nie rzucili pracy. Nie pojechali, jak się zaczęła wojna na Ukrainę, bronić ojczyzny, tylko zostali w Polsce. Sami Ukraińcy nie chcą walczyć, pan uważa, że Polacy będą walczyć? Panie Wojtku, teraz zmienimy temat. Sztuczna inteligencja. Pan ostatnio w tej kwestii wypowiadał się o ingerencji sztucznej inteligencji w polskich szkołach. Natomiast chciałbym, no bo wiemy, że szatan jest ojcem kłamstwa, a mam wrażenie, że sztuczna inteligencja to jest chyba idealne narzędzie do tego kłamstwa. Widzimy coraz więcej filmów, w których musimy dokładnie sprawdzić, czy rzeczywiście ta osoba, która jest w tym filmie, jest tą osobą,
czy to nie jest po prostu sztuczka sztucznej inteligencji. Jak pan ocenia w ogóle, w którą stronę to pójdzie, bo wiemy chyba osobiście, że to wielkie zagrożenie jest i będzie na pewno wykorzystywane przez rządzących tym światem mocarzy. To już panu chyba poprzednio mówiłem, że pan egzorcystę dobrego zapytał. Może być emerytowany, taki, który ma doświadczenie i ma wiedzę. No, egzorcysta musi jeszcze jakieś książki czytać na ten temat. Ma wiedzę na temat demonów. Fachową wiedzę, o to mi chodzi. I on by pewnie umiał wyjaśnić krok po kroku, jakie cechy demoniczne ma sztuczna inteligencja. Ja to jestem szeregowiec w kościele i trochę czytam, ale nie jestem ekspertem w sprawie. Natomiast ma to dla mnie na pierwszy rzut oka cechy demoniczne. Po pierwsze, nie chcę podlegać kontroli żadnej i już w tej chwili wiemy, to, że nie mamy wyłącznika. Została wypuszczona w sieci sztuczna inteligencja i nie ma jednego dobrego wyłącznika, który ją całą zgasi. Ona się uczy, obserwując, i tak jak szatan, nic nie jest w stanie stworzyć, co oznacza, że nie ma żadnych twórczych pomysłów. Pan i ja jesteśmy na obraz i podobieństwo Pana Boga zrodzeni, stworzeni i w związku z tym mamy te odrobinę boskich cech, no na przykład taką, że człowiek jest twórczy, potrafi coś z niczego wymyśleć albo stworzyć. Szatan potrafi tylko kopiować i kompilować. I sztuczna inteligencja ma dokładnie tę cechę. Zaprojektuję panu piękną etykietę na sos boso. Właśnie dostałem kilka wzorów. I od razu byłem w stanie poznać, która etykieta była rysowana przez grafika bądź montowana z jakichś elementów. I powstało nowe dzieło, czyli twórcze dzieło. A która etykieta to było zadanie? Ktoś wpisał odpowiednio długą frazę i sztuczna inteligencja mu to dała w odpowiedzi na tę frazę. Czyli nie twórcze, tylko imitacja tego, co jest. Odwrócenie czegoś do góry nogami. No msza szatańska to krzyż powiesić do góry nogami i zrobić coś takiego jak msza, tylko wszystko na odwrót. Szatan nie jest twórczy, sztuczna inteligencja też nie jest twórcza, tylko jest i potrafi imitować i kompilować z elementów, które wcześniej ktoś stworzył. Moim zdaniem demon. To też, że nie mamy kontroli nad nią. To świadczy, że demon. Jak pan miał konia na wsi, który nie dał się w żaden sposób okiełznać, albo psa, to często się mówiło potocznym językiem, no jakiś demon w niego wstąpił, diabeł, skoro już się nie daje opanować człowiekowi, czyńcie sobie ziemię poddaną. Pan Bóg nam dał narzędzia, żeby zapanować nad czymś. Jak nad czymś nie jesteśmy w stanie zapanować, to trzeba się tego bać, bo nam może zrobić krzywdę. No i jak się nie dało zapanować nad świniami, to Pan Jezus je wysłał i zabiły się, bo z klifu spadły i roztrzaskane zostały. Pan Jezus tam je wysłał na zatracenie. Nie dało się demonów wypędzić, no to te świnie pognał i pozabijane były wszystkie. To sztuczna inteligencja to jest demon, mówiąc najkrócej, bo ja tam opowieści barwne i macham rękami dużo. Oglądamy film, zobaczymy. Moim zdaniem demon i niech pan sobie egzorcystę wejmie z tym pogada. Ja się boję, jak dostaję obrazki ze sztucznej inteligencji, to szybko je kasuję. A propos obrazków, może ja panu teraz zadam pytanie jedno. Czy pan widział dekoracje na Sylwestrze w Zakopanem? Widziałem te znaki okultystyczne, tak, tak, tak. Tak, no tam i cyrkiel, i proszę pana, i świece, oko. I oko, które na pana patrzy, i wszystko w diabelskich czerwieniach, satanistyczne dekoracje. I jak sobie z tym poradzić? Myślałem, że pan może mnie o to zapyta, więc się przygotowałem. Bo nikt tego nie pilnuje. I to się dlatego pojawia. To się niekoniecznie pojawiło celowo, nie wiem tego, być może tam jakiś satanista świadomie chciał ludziom krzywdę zrobić, ale mogło się też pojawić z głupoty, przez pomyłkę, bo nie ma nauczycieli. Księża kiedyś byli zapraszani, chodź, imprezę mamy, poświęć mi, scenę mi poświęć. Jakby tam ksiądz przyszedł, a był przyzwoicie w seminarium przeszkolony, to by zauważył i by powiedział, ale chłopaki, no może nie róbcie tego, bo zobacz, ty jesteś góral, chodzisz ze mną do kościoła, jesteś co tydzień u mnie, pomagasz na tace zbierać i ty urządzasz ten koncert i mi tam pomogłeś dach w kościele zrobić, więc chodzisz do kościoła, jesteś aktywny. Zobacz, jaką oni ci tu dekorację próbują sprzedać. Gdyby tam był obecny ksiądz, to może by komuś powiedział, że to się nie nadaje do pokazywania ludziom, bo zawiera satanistyczne znaki i okultystyczne.
No ale jest brak księży, brak oficerów, no to szeregowcy się nie orientują może. No, no i też brak wiedzy, po prostu niektórzy księża nie mają pojęcia tak naprawdę. To jest w jednej z rozmów z egzorcystą po prostu powiedział, że no niestety tak to wygląda. Panie Wojciechu, najważniejsze pytanie, bo ja kiedyś nieraz oglądałem tą rozmowę z panem Hołownią, jak pan występował w programie i chyba w imieniu chyba dużej ilości widzów i pana fanów chciałbym zapytać, czy planuje pan być politykiem, bo chyba potrzeba takich mężów. Nie wchodzi pan w politykę. Od urodzenia jestem bezpartyjny, a od matury z grubsza jestem antypartyjny. Ja nie chcę należeć do partii. To jest nie moje powołanie. Więc nigdy nie chciałem być politykiem. Z bardzo wielu powodów, to może mnie pan zaprosić następnym razem na prywatną rozmowę, proszę pana, przy piwie. Czy co tam pan lubi się napić? Ja piwa nie. I mogę wykładać przez dobrą godzinę, uzasadniać, dlaczego nie chcę być politykiem, a przez następną, dlaczego nie powinienem. Od polityków oczekujemy trochę czegoś innego niż ja mam. Więc nie. Rozumiem. I na koniec jeszcze chciałbym zapytać, czy widział pan film Zostaw świat za sobą. Jest to film Baracka i Michelle Obama, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, właśnie o chaosie, o cyberataku. Przez wielu uważane, że to jest po prostu przyszłość, że to jest zapowiedź tego, co nas czeka. Pan Mark, właściciel Facebooka, buduje schron. Czy pan, a jeszcze jedna kwestia, że bo ja o tym panu mówiłem w programie kiedyś, że Barack Obama ostatnią rzeczą, jeszcze jak był prezydentem, to satanizm na szczeblu podstawowym wdrożył do szkół jako obowiązkowy przedmiot. Z kolei właśnie prezydent Trump pierwszą rzeczą, jaką zrobił po objęciu stanowiska prezydenta, wyegzorcyzmował cały Biały Dom. Jak pan ocenia właśnie ten, tak summa summarum, ten plan masonerii, który się dzieje w obecnych czasach, czy jest pan właśnie za tą teorią spiskową? Jak pan do tego się odniesie? Wie pan co, nadziewam się na teorie spiskowe co jakiś czas i od COVID-u do dzisiaj nauczyło nas doświadczenie ludzi roztropnych. Nie lekceważ tych teorii spiskowych, one na początku wyglądają jak brzdąknięcia idioty na rozstrojonej gitarze, a po 3 miesiącach się okazuje, że władza mówi to samo, ha, 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 tak, tak wam zrobiliśmy. Jak ludzie na początku dystrybucji tego, co nazywano szczepionkami, tego preparatu, mówili, ale część tych flaszek to jest sól fizjologiczna, placebo. Oni nam sprzedają coś w 2 flaszkach, a 3. flaszka to jest zawsze nic tam nie ma. O co chodzi? No to ściągane było z internetu jako dezinformacja i tak dalej, a potem się okazało, Pfizer się przyznał, tak, chcieliśmy mieć grupę kontrolną, nie wiedzieliśmy jak to działa, czy nie pozabija ludzi, więc 1/3 flaszek to rzeczywiście było nic. Płyn fizjologiczny jakiś. No i to była teoria spiskowa na początku, a potem po 3 latach się Pfizer przyznaje oficjalnie, no tak, no rzeczywiście. Czyli zachęcam, żeby nie lekceważyć tych teorii spiskowych. Nauczony doświadczeniem przyspieszyło bardzo w COVID-zie i do dzisiaj wszystko, co dzisiaj widzę jako teorię spiskową, to czekam z krytyką i obserwuję. Natomiast nie wczytuję się w wynurzenia Obamów. To są źli ludzie w mojej ocenie. Dali tego wiele dowodów i od takich ludzi trzeba stronić. Więc zdjąłem sandały, otrzepałem proch z sandałów. Nie chcę z nimi mieć nic do czynienia i nie zachęci mnie pan do oglądania ich filmów. Panie Wojciechu, bardzo panu dziękuję za tą rozmowę. Życzę wszystkiego najlepszego w tym roku i do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Zbawienia duszy panu życzę, nieustająco. Wzajemnie.